pytania zdawaliśmy sobie dzisiaj na kolu. Teraz trzeba oznaczyć. Tak. I lepiej, żeby trafił się. No, tak jest. Dobrze, słuchajcie, chyba zaczniemy. Co wy na to? To tak, to zaczynamy. Dzień dobry. Jest czwartek, 4 kwietnia. Ja nazywam się Andrzej Bobiński. Ze mną są Wojtek i Kastor. Niestety nie ma z nami Anny Sawickiej, która ma rotawirusa i ogląda nas na streamie. Nie ustaliliśmy, czy mogę to powiedzieć, ale stwierdziłem, że jadę. Z nami jest też, a przynajmniej będzie, bo jej nie widzę, Julia Cydejko, która wspierała dział polityczny w rozkminie miejskiej. Jest. Przywitajmy Julię Cydejko. Dzień dobry, Julia. W rozkminie miejskiej, więc jak będziecie mieli pytania o miasta, które badała Julia, to będziemy wywoływać ją do odpowiedzi, więc nie zdziwcie się. Dalej. Podziękowania. Lecę w kolejności. Grzegorz Lewandowski i ekipa Baru Studio. Większe logo, dzięki któremu oglądacie nas teraz na streamie. Dziękujemy bardzo. Marcin Bomba, który nas wydaje, i cała ekipa Polityki Insight, która wspiera naszą pracę i jest tutaj dzisiaj z nami. No nie cała ekipa, ale wiele z tych osób. Ekipa Talk FM-u, z którą robiliśmy serię debat i rozmów o miastach. Nie wiem, czy tego słuchaliście, oglądaliście, ale też to była bardzo przyjemna i fajna współpraca i za to bardzo dziękujemy. No i wam chciałem podziękować, którzy tu przyszliście i jesteście z nami po raz kolejny. Teraz ogłoszenia. Mam jedno ogłoszenie. Jest totek. Niektórzy z was już go wypełnili, inni jeszcze pewnie nie. Wojtek go układał, to jest jego autorski totek. Wojtek zawsze robi te totki. Jak go wypełnicie, to tu jest urna, to wiecie. My tutaj dyskutowaliśmy o tym, na ile on jest trudny. Zdania są podzielone, ale wydaje mi się, że sobie poradzicie z tymi pytaniami. I też będą jakieś nagrody, a jakie to wymyślimy później, jak już będziemy wiedzieć, kto wygrał. Dyskutowaliśmy też, na ile jest legalny, ale jakby cała odpowiedzialność jest na Wojtku, więc tak, nie przejmujemy się na tym. Wojtek sobie na pewno poradzi. Dobrze, słuchajcie, i teraz porozmawiamy. Zrobimy tak, ja mam parę pytań, które zadam panom tutaj, a potem przejdziemy do waszych pytań i przeniesiemy ciężar odpowiedzialności za tą rozmowę na salę. Teraz szybki wstęp do moich pytań. Są dwie szkoły patrzenia na te wybory samorządowe i jedna jest taka, że wszystko wiadomo, niespodzianek nie będzie, kampania jest strasznie nudna, te wybory są nudne, a prognozy Marcina Paladego i Daniela Persa praktycznie się od siebie nie różnią. Jest też druga szkoła i ona jest dużo bardziej szalona i ona mniej więcej brzmi tak. Nic nie wiadomo, jest mało rzetelnych sondaży, kampania jest bardzo nierówna, w miastach jest nudna i niskooktanowa, a w terenie jest żywa i rozpalające emocje. Sondaże nie łapią specyfiki wyborów samorządowych. Poziom mobilizacji jest różny. Wszystko się może wydarzyć, a niedziela będzie dniem cudów przy urnie, który zachwieje polską polityką i wszystkim, co o niej wiemy. I teraz ja jestem zasadniczo agnostykiem. Jest mi jednak bliżej do, mimo wszystko, do tej pierwszej nudnej szkoły.
ale o tym będziemy jutro nagrywać podcast, do słuchania którego was zapraszamy. A dzisiaj zaproponujemy wam rozmowę trochę, mam nadzieję, ciekawszą, czyli tą, w której schodzimy z tych utartych ścieżek myślowych i w ramach rozrywki porozmawiamy o scenariuszach mniej prawdopodobnych. Więc zacząłbym od tego, że zapytałbym Wojtka i Kasora o to, jakie są dwie niespodzianki, których się nie spodziewacie, ale o których chcielibyście opowiedzieć. Ja mam przede wszystkim niespodzianki miejskie, bo taka jest chyba też specyfika, że nie mamy tak naprawdę jednych wyborów jak do sejmików, czy 16 wyborów jak do sejmików, tylko mamy 107 różnych wyborów, co statystycznie jest bardziej prawdopodobne, tam będziemy mieli te niespodzianki. Pierwsza niespodzianka to jest to, co chyba już wszyscy przekreślili, mianowicie druga tura w Warszawie, ale z Tobiaszem Bocheńskim jako kontrkandydatem dla Rafała Trzaskowskiego. Ostatnie sondaże, jedyne sondaże warszawskie, jakie były, pokazywały, że Tobiasz Bocheński ma 9-11%. Wydaje mi się bardzo prawdopodobne, żeby założyć, że jest poważnie niedoszacowany, wciąż ma bardzo małą rozpoznawalność, a jest to kandydat Prawa i Sprawiedliwości, które w Warszawie zdobyło około 20, chyba 22, nie jestem pewien, no około 20% głosów, co jest, gdyby Tobiaszowi Bocheńskiemu udało się to powtórzyć, a jest to niewykluczone, bo my mamy takie przekonanie, czy do tej pory mieliśmy takie przekonanie, które jak zwykle zostanie zweryfikowane co wybory, że kandydaci PiS-u generalnie powtarzają wynik swojej partii. Te 20%, gdyby Tobiasz Bocheński zdobył, to jest wynik, który przy takich sondażach Magdaleny Biejat i przy trochę gorszym performansie Rafała Trzaskowskiego potencjalnie mógłby mu dać drugą turę. I wydaje mi się, że to wciąż Tobiasz Bocheński, a nie Magdalena Biejat, mimo tych sondaży, jest faworytem do drugiego miejsca. Czy druga tura to jest zupełnie inny case, do drugiego miejsca w Warszawie. To pierwsze, drugie to Kraków, nie to co wydarzy się 7 kwietnia, tylko to co wydarzy się 21 kwietnia. Coraz bardziej skłaniam się ku temu, że faworyt Łukasz Gibała teraz ma mniejsze niż 50% szanse, aby tym prezydentem zostać. Uważam, że w tym momencie, patrząc na ostatnie sondaże, patrząc na aktywność tę, którą widzimy z zewnątrz, patrząc na zaangażowanie Donalda Tuska w tę kampanię, wydaje mi się, że Aleksander Miszalski staje się faworytem wyborów w Krakowie. Nie jakimś wielkim i to wszystko może być odwrócone, natomiast to jest to, czego się zaczynam spodziewać. I wreszcie trzecia rzecz, wydaje mi się, że Konfederacja będzie miała w tych wyborach, zdobędzie większe miasto niż Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ bardzo prawdopodobne jest, że kandydat Konfederacji bezpartyjnych samorządowców wygra wybory w Krakowie, w Kielcach, przepraszam, nie w Krakowie. Nie myślałem o Konradzie Berkowiczu. Myślałem o Kamilu Suchańskim. Nie mamy też dużo sondaży dla Kielc, natomiast bardzo prawdopodobne jest tam, że to właśnie ten kandydat wywodzący się z bezpartyjnych, ale z tych bezpartyjnych, którzy startują z Konfederacją, w tych Kielcach zwycięży. To powiedziawszy i zanim oddam głos Wojtkowi, chcę przeprosić za swój głos i za chrypę. Okazuje się, że porost islandzki nie pomoże na wszystko. Co więcej, pani lekarka powiedziała mi, że ten porost to jest generalnie przereklamowany. Jest to wielki sukces marketingowy. Więc zapomnijcie wszystko, co słyszeliście do tej pory o poroście islandzkim z tej sceny. No ja nie wiem, czy to jest czarny łabędź, którego ty szukasz, ale mnie zastanawiały bardzo wyniki głosowania do sejmików w kilku województwach, tych tak zwanych swingujących, przechodnich, w szczególności lubelskie mnie tutaj interesuje, ponieważ w tym momencie PiS ma chyba tam ten zapas większości to jest jeden radny, znaczy dwóch radnych, czy ma tam o jeden więcej niż Puchowa radnych w tym sejmiku. No i PiS jest słabszy niż był, ale wciąż lubelskie jest miejscem, to jest drugie województwo pod względem poparcia dla PiS-u w ostatnich wyborach do Sejmu. No i gdyby PiS stracił tam odrobinę i gdyby tam Konfederacja weszła, to mogłaby powstać pierwsza koalicja ważna PiS-u z Konfederacją i to w województwie Przemysława Czarnka, który sprzyja Konfederacji na scenie ogólnopolskiej. Byłoby to super ciekawe. Podobnie może być na Podlasiu, gdzie Konfederacja osiągnęła z kolei swój najlepszy wynik w wyborach parlamentarnych. Więc chyba na te dwa województwa będę tak popatrywał najbardziej w wyborach sejmikowych. A druga rzecz, to nie jest też żaden czarny łabędź, ale z kolei coś, o czym wszyscy zapominamy, czyli wybory na szczeblu rad powiatów. Przez ostatnie lata widać było trend wzmacniania się PiS-u. W 2010 roku oni mieli
jeśli dobrze pamiętam, 17% w wyborach do rad powiatów, w 2018 to podskoczyło do 23,5%, w 2018 to już było 30%. No i to był cel PiS-u, żeby się zakorzenić lokalnie, żeby zbudować struktury. Bardzo jestem ciekaw teraz tego wyniku, ponieważ on wiele powie o kondycji tej partii, struktur i o tym, czy w ogóle jeszcze PiS, ten szyld PiS-u jest obciążeniem, czy wręcz przeciwnie, na poziomie lokalnym. Dobrze, słuchajcie, ja właśnie sobie zrozumiałem, że nie ma z nami Tomka Synowca, ponieważ prawdopodobnie robi swoją kampanię. Tomek Synowiec moim zdaniem dojedzie. To znaczy pisał kilka godzin temu, że wsiada do pociągu. Mimo wszystko, mimo kampanii. Mimo swojej kampanii. Dobrze, bo to był mój czarny łabędź, ale ewidentnie się nie zmaterializuje. To teraz tak, ja mam trzy takie bardziej szalone scenariusze i podrzucę je wam i poproszę was o skomentowanie. Kasur, dla ciebie mam brak mijanki, czyli wysoki wynik PiS-u i takie trochę zachwianie tego przekonania, które panuje u większości, wydaje mi się, komentatorów i osób obserwujących politykę, że PiS się kończy, że się wali, że się sypie i że już nic z tego nie będzie. A Wojtek, dla ciebie mam odwrotny scenariusz i moim zdaniem oba są równie prawdopodobne i nieprawdopodobne. Znaczy dramatycznie niski wynik PiS-u, to znaczy jakieś 24% powiedzmy, albo mniej w wynikach sejmikowych i co to by oznaczało? To ja zacznę od tego, że podkreślę, że to są hipotetyczne scenariusze, które są zdecydowanie mniej niż bardziej prawdopodobne i my teraz sobie rozważamy, jakby do tego mogło dojść, trochę tłumaczymy zdarzenia przyszłe, do których spodziewamy się, że jednak nie dojdzie. Natomiast rzeczywiście jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której Koalicja Obywatelska nie jest na pierwszym miejscu po wyborach 7 kwietnia, po zliczeniu wyników. My się trochę przyzwyczailiśmy do tej myśli, to znaczy politycy KO, wyborcy KO, w ogóle obserwatorzy sceny politycznej przyzwyczaili się do tego, że po wyborach 15 października doszło do tej mijanki dwóch największych sił mniej więcej w styczniu, lutym. Była seria sondaży, kilkunastu z rzędu pewnie, które pokazywały, że KO ma wysoką przewagę, czy wyraźną przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością. Były CBOS-y, które pokazały największą zmianę, przypomnijmy, państwowe CBOS-y, które zazwyczaj sprzyjają partii rządzącej. I generalnie to przekonanie jest obecne. Natomiast wydaje się, że po tym, jak ten PiS został odsunięty od władzy, może zajść mechanizm u wyborców obecnej koalicji rządowej, polegający na tym, że przyzwyczajamy się do myśli, że Prawo i Sprawiedliwość przestało być zagrożeniem. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość to już jest taka partyjka, która jest tą partią radykałów, która, jak sam mówisz, się kończy. I właśnie to myślenie mogłoby spowodować potencjalnie niższą mobilizację wyborców obecnego obozu rządowego, zwłaszcza, że musimy pamiętać, że te pierwsze 100 dni niekoniecznie chyba było bardzo udane z punktu widzenia tego obozu, z punktu widzenia PR-owego wykonywania obietnic, niektóre konta na portalu X, które do tej pory bardzo sprzyjały Koalicji Obywatelskiej, przestały jej sprzyjać. To jest taka najbardziej naoczna symbol tego. Stąd wydaje mi się, że ta mobilizacja wyborców koalicji rządowej może być dużo mniejsza, a jednocześnie mobilizacja wyborców Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza w obliczu przegranych wyborów, w obliczu jakiegoś takiego strachu, może nie o własny dobrobyt, nie o własne życie, ale takiego strachu politycznego, strachu przed odcięciem od wpływu na państwo, może z kolei popchnąć Prawo i Sprawiedliwość do wyższego wyniku. Więc podsumowując, to sytuacja, w której PiS przeskakuje Koalicję Obywatelską w wyborach 7 kwietnia, to jest sytuacja, w której frekwencja jest niska. A ci niezmobilizowani wyborcy to są wyborcy Koalicji Obywatelskiej, którzy po prostu decydują się z różnych przyczyn na wybory nie iść. No jak ja sobie ułożyłem jakiś tam wzór, to mi wyszło, że PiS będzie miał 27,7% głosów. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Osobiście myślę, że troszkę więcej. Ale odpowiadając na twoje pytanie, potrafię sobie też wyobrazić scenariusz, w którym PiS spadnie do jakichś 26%, powiedzmy, procent, ponieważ PiS nie jest sobą w tej kampanii. Od tej konwencji pod Warszawą, gdy oni ogłosili, że są za byciem ponad podziałami, za współpracą, gdy
po tym, jak wystawili Tobiasza Bocheńskiego w Warszawie. Jak sobie porozmawiałem też z jednym z kandydatów na prezydentów innego niż Warszawa miasta z PiSu, to on mi mówi, że on prowadzi lifestyle'ową kampanię na Facebooku i że jest taki super sympatyczny. I krótko mówiąc, PiS nie jest sobą i to może zaszkodzić w mobilizacji elektoratu, w docieraniu do tego właśnie twardszego elektoratu, który jest chyba złakniony innych treści. Prawdopodobnie takich, zresztą ten sam kandydat, który mówił o swojej lifestyle'owej kampanii, mówił, że lud pisowski najbardziej kocha teraz Przemysława Czarnka i Patryka Jakiego, a ewidentnie nie są te dwie twarze, które są najbardziej eksponowane w tej kampanii. Więc jeśli PiS się rozminie z tymi oczekiwaniami swojego elektoratu, jeśli tego elektoratu ubędzie, również twardego, bo po wyborach odeszło sporo ludzi, którzy po prostu głosowali na tę partię, która rządzi, no to te 25-26% nie wydaje się całkiem nieprawdopodobne. A to miałoby duże znaczenie, bo pewnie nastąpiłaby korekta kursu i Jarosław Kaczyński by powrócił do bardzo ostrej retoryki na wybory europejskie, a równolegle od dołu zaczęłyby się coraz większe przepychanki, coraz większe napięcia w Zjednoczonej Prawicy. Pojawiłaby się pewnie pokusa u ziobrystów, żeby stworzyć jakąś swoją listę, albo żeby się oderwać od PiSu, albo że Morawiecki chciałby coś zrobić. Tam by się gotowało mocno w klubie i w partii przy wyniku właśnie rzędu 24-25-6%. Dobrze, słuchajcie, to teraz mam drugi taki zestaw i zajawię go tak. Znaczy, ja mam takie poczucie, ja żyję w takim przekonaniu i to trochę nas te poprzednie wybory nauczyły, że są super silni ci prezydenci urzędujący, że ciężko sobie wyobrazić, żeby nie wiem, w Poznaniu nie wygrał Jaśkowiak, w Łodzi Zdanowska, w Warszawie Trzaskowski, a w Krakowie Majchrowski. I zastanawiam się i tą myśl podrzucam Kastorowi, czy jest możliwy taki scenariusz, żeby jednak to poszło trochę inaczej, żeby był wysyp drugich tur. To znaczy, czy jest możliwy taki scenariusz, za którym na przykład głosuje chyba na przykład Łukasz Pawłowski, jeden z badaczy, który bardzo lubi tą myśl. I jeden z Łukaszy Pawłowskich. Jeden z Łukaszy Pawłowskich. Że do tego mogłoby dojść. A w drugą stronę dla Wojtka mam taką myśl, że czy jest możliwy taki scenariusz i co by z niego wynikało, że ci prezydenci, ja przeglądałem sobie też kandydatów na prezydenta pisowskich miast, w sensie kandydatów pisowskich w większych miastach, no to jest naprawdę grupa mało znanych, mało rozpoznawalnych młodych mężczyzn, bo chyba tam nie ma kobiety. W Częstochowie jest jedna kobieta. I zastanawiam się, czy istnieje taki scenariusz, w którym przez tą mobilizację ten lud pisowski idzie zagłosować, nie wie nawet do końca na kogo głosuje, ale jednak głosuje na tą młodą osobę i co się wtedy dzieje. Tak? Znaczy ten nad wyraz dobry wynik pisowskich, nieznanych pisowskich kandydatów w miastach. Kilka tygodni temu uczestniczyłem w bardzo ciekawym panelu wspomnianego przez ciebie Łukasza Pawłowskiego o elekcjach w miastach i prezydenckich i burmistrzowskich, nie, chyba tylko w prezydenckich. Natomiast była to prelekcja poświęcona czy wykład poświęcony matematycznemu podejściu do przewidywania tego, czy dany kandydat uzyska reelekcję i jaką ma szansę na uzyskanie reelekcji. To znaczy Pawłowski stworzył scoring na podstawie danych historycznych, jakie są czynniki sprzyjające temu, żeby polityk uzyskał reelekcję i jakie są czynniki temu, żeby polityk nie uzyskał reelekcji. I rzeczy, które tam wymieniał Pawłowski, które na przykład sprzyjają temu, żeby urzędujący prezydent nie uzyskał reelekcji, to jest wiek powyżej 60 lat albo wiek poniżej, wiek powyżej 60 w tym wypadku lat, to jest na przykład relatywna
siła kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? Dlatego, że jeśli kandydat Prawa i Sprawiedliwości wejdzie do drugiej tury wyborów, to to jest praktycznie zawsze pewna reelekcja dla obecnego urzędującego prezydenta ze względu na to, w jaki sposób my jesteśmy podzieleni społecznie i ze względu na to, że kandydaci Prawa i Sprawiedliwości mają bardzo trudne zadanie, gdy chodzi o przekonywanie normalsów, zwłaszcza normalsów w dużych miastach, czy nie tych swoich największych kipoli. I wśród tych rzeczy, które w części były oczywiste, w części nie, Pawłowski wymienił jedną rzecz, która dla mnie była bardzo nieoczywista. To znaczy, kandydat urzędujący prezydent po trzecich swoich wyborach, po drugich, przepraszam, swoich wyborach, czyli zaczynając od trzecich swoich wyborów, ma z wyborów na wybory coraz mniejszą szansę na reelekcję. Co to znaczy? Najprostsze wybory dla kandydata na prezydenta to jest pierwsze uzyskanie reelekcji. To znaczy to jest po tym, jak przerządziło się 5 lat, czas na drugą kadencję, kolejne 5 lat i to jest spoko. Ale z każdymi kolejnymi wyborami jest coraz trudniej. I co chcę przez to powiedzieć? Chcę przez to powiedzieć to, że jeśli zerkniemy sobie na specyfikę akurat tych wyborów samorządowych, to zobaczymy, jak długa była to kadencja. To znaczy, jak długo urzędujący prezydenci teraz bez żadnych wyborów, bez żadnej ewaluacji mogli sobie rządzić. Jak długo, czy to władza miała szansę ich korumpować, raczej nie, ale na ile społeczeństwo czy społeczność miejska mogła się już nimi zmęczyć. Co oznacza, że ponieważ było to 6 lat, to znaczy to była wyjątkowo długa kadencja samorządu. No właśnie 6, bo ostatnie wybory były w 2018 roku. Przez przedłużenie kadencji po to, żeby wybory na siebie nie nachodziły, będzie trwała 6 lat. Co oznacza, że no, na przykład Rafał Trzaskowski rządzi już 6 lat, a kandydat, który uzyskał pierwszą elekcję na prezydenta, rządzi nie 10, a 11. Te wydłużone rządzenie sprawia, że wbrew pozorom może być trudniej kandydatom uzyskać reelekcję. Dłużej nie musieli się starać o wybory, dłużej nie musieli nic obiecywać, dłużej nie musieli specjalnie wiele robić, co mogło ich rozleniwić, przynajmniej PR-owo. To znaczy ludzie dłużej ich nie ewaluowali i ci dłużej mogli nic nie robić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że to były chude lata. Mieliśmy COVID, mieliśmy wojny, nie mieliśmy funduszy europejskich, co oznacza, że wiele inwestycji miejskich było po prostu wstrzymywanych lub się nie realizowało. Co oznacza, że wiele z obietnic wyborczych nie zostało dostarczonych na czas. I o ile zawsze jest ta metoda, że wiecie, że niby ten most, kładka ma być otworzony na tydzień przed wyborami, no to nie w każdym mieście to było możliwe. W Warszawie akurat się udało. Wojtek. W Łodzi by się raczej nie udało. Natomiast jeśli chodzi o twoje pytanie do mnie, to strasznie mi trudne zadanie wyznaczyłeś, bo zdecydowana większość kandydatów PiS-u pozostanie kandydatami i nie ma szans na wygraną i nawet, prawdę mówiąc, niewielkie szanse na to, żeby wejść do drugiej tury. Myślę, że to będzie w ogóle przełamanie takiego trendu, który mieliśmy w poprzednich latach, czyli z zasady było tak, że kandydaci PiS-u do tych drugich tur wchodzili siłą elektoratu partii i w tych drugich turach przeważnie przepadali w starciu z jakimkolwiek innym kandydatem. Jest tych miast pisowskich kilka, tu Lucjusz Nadbereżny chyba jest największą gwiazdą w Stalowej Woli. On miał 70% w pierwszej turze w poprzednich wyborach. Nie mam zielonego pojęcia, jak mu idzie w tej kampanii, ale jedno z pytań w Totku go dotyczy. Pewnie jest kilka miast jeszcze, gdzie PiS ma szansę po prostu na reelekcję. Zamość przychodzi do głowy. Chełm, chociaż tam akurat nie ma pisowca takiego prawdziwego, tylko przyszywany. I z całej tej, z całego tego licznego grona ludzi, których PiS wystawił, no nie sądzę, żeby, nie śledzę kampanii we wszystkich tych miastach. Prawdopodobnie mogę się założyć o to, że nikt z nich nie uzyska większego sukcesu, a jeśli to będą jakieś pojedyncze zupełnie przypadki i nie sądzę, żeby one się przełożyły na jakąś falę pokoleniową
jakąś, żeby powstała jakaś grupa młodych polityków PiS-u, która byłaby niesiona sukcesem miejskim. Jasne. Nie, bo ja ci powiem, o co mi chodziło. To znaczy, jestem w stanie sobie wyobrazić, w alternatywnej rzeczywistości, w którą trochę nie wierzę, ale w której PiS robi nadzwyczaj dobry wynik i wyprzedza Platformę, to ciągnie też to w miastach. I to jest ten scenariusz, w którym jest niska frekwencja, bo ludzie są zmęczeni, nie są zadowoleni, nie podoba im się, nie ma, jakby nie czują tej polaryzacji. Ta kampania była słaba, więc jest niska frekwencja, natomiast jest duża mobilizacja PiS-owców, bo oni mają poczucie, że ich świat się kończy, że Mariusz Kamiński, że Maciej Wąsik, że Fundusz Sprawiedliwości i tak dalej, że Niemcy nas biją i tak dalej. Więc jest jakby takie silne wzmożenie i nagle ci ludzie, o których praktycznie nikt nie słyszał, dostają robią nad wyraz dobre wyniki i nagle wszyscy się zaczynają interesować, kim jest, nie wiem, pan taki czy siaki czy owaki, który nagle zrobił, nie wiem, 37%, rozumiesz, w Gorzowie Wielkopolskim. I że czy istnieje, bo jestem w stanie sobie wyobrazić taki świat i zastanawiam się, co by z niego wynikało, w którym zachodzi taki proces i nagle pojawia się grupa polityków PiS-u, którzy są względnie młodzi, względnie ambitni, mają jakieś zaczepienie w tych miastach, i mogą być jakąś tam nową nadzieją dla tego Jarosława Kaczyńskiego i jakąś alternatywą dla Jacków Sasinów, Beat Szydło i Mariuszów Błaszczaków tego świata. Ja myślę, że taka grupa i tak się pojawiła, niezależnie od tego, jakim rezultatem skończą się ich kampanie i te wybory, bo i to nawet nie chodzi tylko o kandydatów w miastach, bo tutaj jest jeszcze pani Nitek Płażyńska, czyli kandydatka na radną Sejmiku Pomorskiego, która zdaje się jest bardzo popularna i jest też żoną bardzo popularnego posła miejscowego PiS-u Kacpra Płażyńskiego. Jest grupa młodych, stosunkowo młodych przy nas posłów PiS-u, którzy nie wszyscy startują, ale którzy jakoś się odznaczyli na początku tej kadencji, którzy podobają się na Nowogrodzkiej, w których Jarosław Kaczyński widzi jakąś szansę na zmianę wizerunku partii na bardziej dynamiczny. I tutaj są i kandydaci tacy jak poseł Bogucki w Szczecinie, który kandyduje tam i na pewno przegra te wybory. Andrzej Śliwka w Elblągu, który pewnie też przegra, chociaż nic nie wiem o kampanii w Elblągu. Ale również poseł Szczucki czy paru innych młodszych parlamentarzystów, którzy debiutują, często mają ze sobą jakieś doświadczenia w administracji rządowej. No i tutaj Piotr Milowański, czyli nowy sekretarz generalny PiS-u, razem z Jarosławem Kaczyńskim pracowicie odmładza tę partię, na co wskazuje również zmiana na stanowiskach szefów okręgowych struktur PiS-u, która się dokonała pod koniec zeszłego roku i gdzie się pojawiło sporo młodych, nowych twarzy. Paweł Szefernaker, Piotr Miller i parę innych osób awansowało na pozycję tych baronów wojewódzkich. Dobrze, słuchajcie, jeżeli macie pytania, to je szykujcie, a ja zadam ostatnie moje pytanie do was, mianowicie o zaskakującego gościa na podium, to znaczy czy jesteś, no w tym momencie rozumiem, zakładamy, że trzecie miejsce zajmie w tych wyborach sejmikowych trzecia droga. Czy jesteście w stanie sobie wyobrazić, że to będzie jakieś inne ugrupowanie? To jest pytanie do Kastora. A ciebie, Wojtek, chciałem się zapytać o tą rozpiętość, bo tak jak rozmawialiśmy sobie przed tą rozmową z Kastorem, to jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że trzecia droga zrobi każdy wynik od, nie wiem, 11 do 19% i żaden z tych wyników nas nie zaskoczy, mimo tego, że mniej więcej to wypada, te wyniki sondażowe wypadają gdzieś po środku 15-16, więc jaki jest tu potencjał do zaskoczeń ze strony trzeciej drogi, ale najpierw trzecie miejsce. Zacznę od tego, że mamy straszną biedę sondażową w tych wyborach. To znaczy do dzisiaj ostatni sondaż, który był ogólnopartyjnym sondażem, był robiony 22-23 marca, opublikowany do dzisiaj. Dzisiaj się zaczęły pojawiać już kolejne, jutro będzie oczywiście ich dużo więcej, no każda
każda pracownia badawcza prawdopodobnie coś tam zrobi dla kogoś tuż przed ciszą wyborczą po to, żeby zaistnieć, żeby też być później porównywana, sprawdzić na ile się pomyliła. Natomiast co do zasady jest bardzo mało, zwłaszcza w porównaniu do wyborów parlamentarnych, sondaży. Co więcej, sondaże przed wyborami samorządowymi są po prostu mniej wiarygodne, ponieważ wybory samorządowe są super specyficzne. Mam wrażenie, że ludzie trochę nie ogarniają tak naprawdę, na kogo będą głosować. I tutaj przykład, w dzisiejszym sondażu, już nie pamiętam dla kogo, ale w dzisiejszym sondażu wyborów do sejmików, w których pytano nie jak, na jaką partię zagłosowałby pani, gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, tylko konkretnie było pytanie o sejmiki, inny komitet zdobył aż 9% głosów. Dla faktów. Dla faktów. I to był... Opinia 24. Opinia 24. Strasznie dużo opinii 24. Trzy. Opinia 24 dla faktów. Dla faktu czy dla faktów? Faktów. Faktów. Opinia 24 dla faktów. I jak ja interpretuję te 9% dla innego komitetu? Tam w tym sondażu już byli wymienieni na przykład bezpartyjni samorządowcy, czyli... Taka pozorna interpretacja by była, że to mniej więcej Polska jest jedna i okej, samorząd zdobyłyby po te 4,5% głosów, co jest oczywiście absurdalne. No więc wydaje mi się, że ludzie nie do końca wiedzą, czym są sejmiki. Nie do końca wiedzą, że sejmiki są tylko parlamentem, w cudzysłowie, wojewódzkim i że na przykład, jeśli ktoś ma plan głosować na swoją grupę sąsiedzką z Pragi Południe czy z Białołęki, to w pytaniu o głosowanie do sejmików powie inny komitet, bo myśli, że ten komitet lokalny to jest komitet, na który będzie głosował na wszystkich szczeblach samorządu albo nie do końca rozumie, jakie karty do głosowania otrzyma. To powiedziawszy, jednym słowem, jest po prostu bardzo mało danych, na których możemy się opierać w przewidywaniu tego, ile partie będą miały poparcia. Ale to, co widać z sondaży, to to, że poparcie Konfederacji i Lewicy jest mniej więcej stabilne. No i to jest między 7 a 10% w zależności od sondażu. Oczywiście Konfederacja ma trochę więcej, z drugiej strony wiem, że Konfederacja jest pewnie mniej zmobilizowana, więc kto będzie miał więcej, tak naprawdę nie wiadomo, czy to będzie Lewica, czy Konfederacja. Ale to, co jest najbardziej chwiejne w tych sondażach, to wynik trzeciej drogi. Co oznacza, że żeby doszło do tej mijanki, o której mówisz, to znaczy do zaskakującego gościa na trzecim miejscu, moim zdaniem to nie będzie super, hiper dobry wynik Lewicy, to nie będzie super, hiper dobry wynik Konfederacji, tylko to będzie słabość trzeciej drogi. To jest scenariusz, w którym trzecia droga ma około 10%, a jedno z tych dwóch ugrupowań nie potrafi przewidzieć, której też nie mam tak naprawdę żadnych przesłanek, żeby powiedzieć, które to będzie, zdobędzie powyżej tych 10%. No nie, ale to ja mogę powiedzieć, że moim zdaniem, tu jeżeli któreś z tych, no to Konfederacja teoretycznie jest tym, który widzimy jakiś trend wzrostowy, jest alternatywą dla PiS-u, to też by zakładało, że oni przyjmują głosy pisowskie i to też by zakładało moim zdaniem, że na terenach wiejskich oni zaczynają się budować. Z drugiej strony, jeśli trzecia droga traci, to jest niewykluczone, że traci ze względu na swoje podejście do aborcji, a wtedy być może zyskuje kosztem trzeciej drogi bezpośrednio Lewica. Dlatego, jak to mówią na Podlasiu, na dwoje babka wróżyła i Wojtek. Ja dawno, dawno temu wysłałem do jakichś socjologów wyniki sondażu, w których pomyliłem kolumny i oni komentowali tak naprawdę zupełnie inne wyniki i bardzo udzielili przekonujących odpowiedzi. Później wysłałem ich już poprawne dane i oni równie przekonująco zaczęli wiosłować w drugą stronę, więc teraz będę takim socjologiem. Więc najpierw powiem, dlaczego trzecia droga może mieć 11%. No cóż, widać słabnięcie trzeciej drogi od stycznia, w lutym ten trend się pogłębił, w marcu również. Szymon Hołownia przestał przykuwać tak dużą uwagę opinii publicznej, a jeśli już przykuwa, to raczej niespecjalnie pozytywne głosy zbiera ze strony kolegów i koleżanek, zwłaszcza w koalicji. Więc Szymon Hołownia traci. PSL po raz pierwszy rezygnuje ze swojego szyldu w wyborach samorządowych, z tego szyldu, który przez 120 ileś lat przynosił im mnóstwo głosów.
I ludzie głosują na szyld trzeciej drogi i na ludzi, którzy w połowie są kandydatami Polski 2050, która ma nierozpoznawalnych kandydatów, a nie zakorzenionych radnych, więc te listy są znacznie słabsze niż były w poprzednich wyborach. Jest inny szyld i jeden z liderów jest ewidentnie słabnący, a do tego jeszcze PSL ma kłopoty na wsi przez protesty rolników. Kończy się 11%. Ale mogę również uzasadnić jakieś 19% dla trzeciej drogi. Jest to partia, jest to koalicja, która się zakorzeniła na scenie, odniosła sukces w wyborach parlamentarnych, zdobyła większe fundusze, ma pieniądze na kampanię. PSL zawsze był niedoszacowany w sondażach, więc teraz te 13-14%, które oni mają w wyborach, w sondażach sejmowych, oznacza tak naprawdę 18-19% w wyborach do sejmików. Mamy to. Dobrze, słuchajcie, czy macie jakieś pytania? Macie. Wawrzynie, czy mogę cię poprosić? Tu jest mikrofon. Dobra, zbieramy po 3 pytania. Ja notuję. Czołem, dzień dobry. Mam 2, oba są proste i krótkie. Pierwsze jest takie, jaka będzie frekwencja i dlaczego niska. Ale byłbym gotów was zapytać o takie przydzieliki 5%. Bo ja się nierynicznie zastanawiam, czy to będzie po prostu 55, czy może na przykład spadniemy poniżej 50, co by chyba było trochę szokiem. A drugie pytanie jest też proste, ale nieco trudniejsze. Czy na PiSie słabnącym na wsi bardziej zyska Konfederacja, czy jednak trzecia droga da radę spróbować odbić to, co PSL traci od 2014 roku? Ja ograniczę się do jednego pytania i zapytam o braku kandydata trzeciej drogi w Warszawie. Powiedzieliście o tym panowie już dosyć dużo, ale jaki w związku z tym jest hipotetyczny, idealny scenariusz dla trzeciej drogi wyborów w Warszawie i o czym marzy Szymon Hołownia w świetle swojej kampanii prezydenckiej? Dziękuję. Ja mam pytanie dotyczące korzystania z biernego prawa wyborczego, to znaczy mamy 16% gmin, gdzie mamy tylko jednego kandydata. Ogólnie średnia liczba kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta jest mniejsza w tych wyborach. I mam pytanie, czy widzicie tego powód, bo ja mam takie 3 szybkie tezy. Pierwsza jest taka, że to jest zmęczenie takie emocjonalne tym, co było podczas wyborów parlamentarnych, to znaczy, że społeczeństwo się trochę zmęczyło wagą polityki. Druga to jest fakt, że za 5 lat duża część bieżących włodarzy będzie musiała po prostu zrezygnować z racji na kadencyjność, to czego nie było w przeszłości, więc może część stwierdziła, że nie warto teraz walczyć, tylko będziemy walczyć o wolny stołek, to jest druga rzecz, a trzecia to jest po prostu ten krótki termin kampanii i wiele osób mogło się nagle w styczniu, w lutym obudzić z chęcią kandydowania, ale po prostu ten czas do zgłaszania kandydatów na radnych, zgłaszania swoich kandydatur mógł być po prostu zbyt krótki, chyba że jest coś innego. Dzięki. Warzyniec, to na razie tyle i potem. Tak, tak. To ja może zagospodaruję frekwencję. Przewiduję, że ta frekwencja będzie jednak wyższa niż w ostatnich wyborach samorządowych, czyli ponad 55%. Myślę, że to będzie taki przedział 55-60. W wyborach do sejmików, ile będzie w wyborach na prezydenta Warszawy, nie mam pojęcia, było 66%. Mam takie osobiste wrażenie, że tej kampanii jest znacznie mniej i jest mniej barwna, ale no to jest moje odczucie i nie wiem, na ile ono się przełoży na wyniki. Natomiast jeśli nie obawiam się jakoś bardzo o niską frekwencję w skali kraju, bo jak się opuści Warszawę i przejedzie się przez jakieś inne miasto, sąsiednie chociażby, to widać, że tej kampanii jest bardzo dużo i że tamta walka trwa, że wszystkie płoty są oplakatowane, wszystkie latarnie. I to, że w Warszawie tego nie widzimy, to chyba nie oznacza, że w skali ogólnopolskiej ta walka jest mniej zacięta i budzi mniejsze emocje, więc myślę, że ta frekwencja będzie spora. Jeśli chodzi o PiS, to pytanie brzmiało... No i ze mnie nie było pytania o PiS. Nie było pytania o PiS. A tak, kto zyska na wsi kosztem PiSu?
Nie wiem. Ja z przyjemnością przejmę to pytanie, bo nie udzielę na nie oczywiście oczywistej odpowiedzi, bo moim zdaniem jej nie ma. Natomiast są argumenty i za Konfederacją, i za trzecią drogą. Może przeciwko Konfederacji, więc na rzecz trzeciej drogi przemawia to, że Konfederacja po prostu nie ma dużych struktur. I Konfederacja chce wejść na tę wieś, ale czy jej się udaje? Trudno powiedzieć. No, na wsi ważniejsze niż w dużych miastach są na pewno te tradycyjne media, w których Konfederacja jest słaba, jest szykanowana. Ważniejsze są rozbudowane struktury, ważniejsze są relacje osobiste. Są to rzeczy, których Konfederacja nie ma. Z drugiej strony, przeciwko wzrostom trzeciej drogi przemawia to, że trzecia droga jest w tym rządzie, który wydaje się, że w oczach rolników wciąż jest odpowiedzialny za nierozwiązanie kryzysu zbożowego. Cały czas trwają protesty rolne. Musi siłą rzeczy obrywać się trzeciej drodze, musi obrywać się PSL-owi. A pamiętajmy, że o rolników zaczyna też zabiegać Koalicja Obywatelska Kołodziejczakiem. Czy skutecznie? Już wielokrotnie podkreślaliśmy, że na wsi się nie znamy, natomiast w mojej intuicji Kołodziejczak nie jest skuteczną metodą do walki o wyborców wiejskich, ale faktem jest, że na tej wsi robi się gęsto. Tak naprawdę chyba tylko Lewica jest partią, która o wieś w tym momencie nie walczy. Więc nie dając jednoznacznej odpowiedzi, prawdopodobnie obu po trochu. Jeśli chodzi o trzecią drogę w Warszawie, problem jest taki, że trzecia droga na czas nie wykreowała dobrego kandydata do startowania w Warszawie. Jedyny potencjalny kandydat, który mógłby kandydować, którego ja widzę, co też rzuciłem w rozmowie z jednym z polityków PSL-u, to jest Ryszard Petru. Natomiast z tego, co słyszałem, sam Ryszard Petru niekoniecznie był zainteresowany, pojawił się w tematach, w rozmowach trzeciej drogi, natomiast niekoniecznie był zainteresowany kandydowaniem na prezydenta Warszawy, więc trzecia droga liczy na to, co oczywiste, że zrobi po prostu jak najwyższy wynik swojej listy do Rady Miasta. Moim zdaniem ten wynik nie będzie dobry. Jeśli trzeciej drodze uda się osiągnąć 2/3 swojego wyniku z wyborów parlamentarnych, to będzie duży sukces. Natomiast ja szczerze mówiąc go niespecjalnie wróżę, też mało widać tej trzeciej drogi w Warszawie. Znowu rozmawiałem tym razem z innym PSL-owcem, który mi mówił, że no bo ten deal PSL-u z Polską 2050 był korzystny z perspektywy PSL-u, bo Polska 2050 da im wstęp do dużych miast, a z drugiej strony, gdy już się obudziliśmy w tej rzeczywistości kampanijnej, to okazuje się, że nawet w tych dużych miastach niekoniecznie Polska 2050 ma kandydatów rozpoznawalnych, kandydatów, którzy są w stanie powalczyć o niezły wynik. Dlatego mnie się wydaje, że w Warszawie wynik trzeciej drogi to będzie duża porażka, no ale cóż, wiceprezydentkę będą mieli. To jest jakiś tam sukces. No, znaczy, ja rozumiem, że teoretycznie marzeniem Szymona Hołowni jest druga tura w Warszawie, tak? I pokazanie słabości Rafała Trzaskowskiego, że to jest prosta odpowiedź. Pytanie brzmi, kogo najchętniej Szymon Hołownia by w swoich snach widział jako kontrkandydata dla Trzaskowskiego w tej Warszawie i co by zmusiło Trzaskowskiego do zachowania się jak, tak? Czy to jest bardziej Biejat, czy to jest bardziej Boheński? No bo mogę sobie wyobrazić, że teoretycznie może trzecia droga by marzyła o Biejat, żeby Trzaskowski musiał się ścigać na progresywizm z Biejat, żeby wygrać. Czy tak jest, żeby się ścigał? Ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast no to jest jakiś absurd, w sensie cała ta sytuacja, w której trzecia droga ogólnie w pewnym sensie, no nie bezpośrednio, ale ryje pod Trzaskowskim, w sytuacji, w której on jest ich kandydatem i mają kandydatkę na wiceprezydentkę, której w ogóle nie widać, w sensie jej w ogóle nie widziałem w tej kampanii, może gdzieś ona jest, pewnie gdzieś mignęła na jakichś mediach społecznościowych, ale ja jej nie widziałem w tej kampanii w ogóle. To jest jakieś szaleństwo. Co więcej, to co mówił Kastor, w sensie jest straszny bałagan. Ja rozmawiałem przed chwilą z jednym z kandydatów z Białęki, a zdaje się, na Bemowie jest to samo, gdzie są dwie trzecie drogi. W sensie trzecia droga poparła jakieś stowarzyszenie lokalne, a następnie PSL się wystawił razem z... Jest kandydat, więc jest tam, nie wiem, już nie pamiętam dokładnie, ale otwarta Białęka, Polska 2050 i jest Komitet Szymona Hołowni i PSL-u Trzecia Droga i to są dwa konkurujące ze sobą komitety Białęce, więc jakby ten bałagan jest niebywały.
poziom demobilizacji moim zdaniem to jest jakby to jest zbiór tych trzech czynników, ale myślę, że to jest tak, że to jest mało czasu, zmęczenie, nieprzygotowanie, pieniądze wydane, pisowcy zdemobilizowani, przecież to też Wojtek opowiadał i do tego można wracać, jak bardzo ci jednak pierwszogarniturowi pisowcy nie chcieli startować w tych wyborach z różnych względów. No to jest też obciążenie, to jest też zmęczenie, to jest też kwestia jakiegoś zaangażowania finansowego. A do tego nie wiem, no nie wiem, czy w tych gminach by Lewica się wystawiała. No Lewica też się przecież miała wystawiać w zupełnie innym układzie, a okazało się, że w sensie miała iść razem z Platformą, czy tam z Koalicją Obywatelską, a jednak poszła sama. Więc to było, wydaje mi się, że tu jest ileś czynników, które na to wpływały, ale te trzy, które wymieniłeś, wydaje mi się, że są tak naprawdę najbardziej intuicyjne i pewnie najprawdziwsze. Zbieramy następną rundę pytań. Przyjmiemy teraz dwa pytania z sali i jedno zadane na naszym streamie w internecie. Pozdrawiamy internautów. Dzień dobry. Moje pytanie będzie dotyczyło marketingu politycznego. Chciałem zapytać panów, państwa, czy z tej kampanii zapadło coś w pamięć pozytywnego, coś może na miarę posła, który reklamował się tak kotami do adopcji, co oczywiście zrobiło furorę, czy też raczej te wszystkie twarze, nazwiska, numery zlewają się w jedno i mamy do czynienia z marketingową magmą? Ja mam pytanie o media, szczególnie od tej strony pisowskiej. W grudniu udało się odbić TVP i media publiczne i później powstało jakby fenomen Telewizji Republika. Teraz trochę czasu minęło, trochę już się zmieniło i pytanie brzmi, czy PiS znalazł nowy sposób na wykorzystanie mediów, czy wykorzystuje Republikę, czy wrócił do TVP, w sensie jak PiS wykorzystuje teraz w tym momencie media? I pytanie z internetu. Czy według was jest możliwa renegocjacja umowy koalicyjnej, jeśli trzecia droga osiągnie zaskakująco dobry wynik w wyborach samorządowych? No dobra, to co, bierzesz media może na początek, a my się namyślimy? Ja najpierw odpowiem bardzo krótko na to pierwsze pytanie, nie. To pytanie, czy zapadło mi coś w pamięć wyjątkowego z tej kampanii. Natomiast mam nadzieję, że wam coś zapadło. Natomiast jeśli chodzi o media i PiS, no to politycy PiSu najpierw, szefostwo PiSu najpierw zadeklarowało bojkot telewizji publicznej ku niezadowoleniu oczywistemu dołów partyjnych, które się przestraszyły, że nie będą miały jak występować w kampanii. No i gdzieś tak po półtora miesiącu tego bojkotu, który zresztą nie był całkiem przestrzegany, bo do tych lokalnych różnych rozgłośni pisowcy chodzili, kierownictwo PiSu doszło do jedynego słusznego wniosku, że bojkot był idiotycznym pomysłem i się z niego wycofało. TV Republika nie jest i nigdy nie będzie, nic na to nie wskazuje, przynajmniej telewizją dla masowego odbiorcy. Jest to raczej stacja dla koneserów, która przyciągnęła jakąś grupę byłych widzów TVP, którzy chyba teraz się powoli wykruszają. Ja myślę, że jeśli jest jakaś telewizja dla takich umiarkowanych pisowców, to jest to raczej Kanał Zero niż jakakolwiek tradycyjna stacja telewizyjna. No i PiS oczywiście, Jarosław Kaczyński jest znanym wielbicielem internetu i przy każdym spotkaniu z każdym posłem powtarza, żeby pracować w mediach społecznościowych, w internecie. I zdaje się, że oni w to angażują jakieś środki i robią co mogą, żeby ta ich komunikacja z wyborcami jakkolwiek wyglądała. Marketing polityczny szybko znowu, chociaż nie wiem, czy aż tak szybko jak Wojtek, raczej nie. Ja mam wrażenie, że w tym sezonie politycznym mieliśmy sporo odgrzewanych kotletów, to znaczy mieliśmy wykorzystanie portali randkowych w rodzaju Tinder czy Grindr do promowania kandydatur, przede wszystkim polityków pewnie lewicy. Mieliśmy, chyba znowu mieliśmy prezerwatywy z politykami, no i to są wszystkie rzeczy, które tak naprawdę już widzieliśmy. Mieliśmy bardzo dużo kandydatów promujących adopcję psów. Mieliśmy część kandydatów, którzy mówili, że te banery wyborcze zostaną przeznaczone na coś tam dobroczynnego, do czego mogą się przydać. No i to wszystko są raczej stare melodie, które już słyszeliśmy. Wydaje mi się, że w tych wyborach chyba też przez ich
szybkość nastąpienia po wyborach parlamentarnych, nie było czasu na jakąś refleksję, na jakieś wielkie strategie. One były też mocno zdecentralizowane, więc nie było w nich dużych pieniędzy, co z kolei nie sprzyjało no właśnie jakimś większym kampaniom czy rzeczom, które zapadały w pamięć, co nie oznacza, że one się nie działy. Pewnie się działy, tylko że poniżej naszego radaru. Jeśli chodzi o renegocjacje, to nie tylko trzecia droga, w ogóle temat renegocjacji moim zdaniem jest temat tego, jaki wynik osiągną partie w tych wyborach, jest jednym z najważniejszych właśnie ze względu na te renegocjacje, to znaczy te wybory do sejmików, bo mówi się o tym, my o tym mówimy, że te wybory w skali kraju, komitetów i procenty nie mają aż takiego znaczenia, jeśli chodzi o te wybory. No to jest dość oczywiste. Natomiast mają znaczenie właśnie ze względu na te układanki wewnątrzrządowe, mają znaczenie ze względu na to, że nadchodzi rekonstrukcja, czy zdarzy się tak szybko, jak chcą niektóre media, czy trochę później, jak wydaje się nam po rozmowach, to znaczy czy przed wyborami do Europarlamentu, czy po wyborach do Europarlamentu, czy kiedy tam nadejdzie, to jednak ona nadchodzi i to jest kwestia kilku najbliższych miesięcy z całą pewnością. Wszyscy do tej rekonstrukcji się szykują, a wynik wyborów samorządowych, a później wynik wyborów europejskich, no to jest tak naprawdę pokazanie, jak duże siły w tej bitwie możemy wystawić. To znaczy, na ile musicie się z nami liczyć? Kto będzie miał jaki handicap w rozmowach? Z tego, co słychać, co chyba dzisiaj Wyborcza pisała, część polityków trzeciej drogi jest niezadowolona na przykład z tego, jak duży udział w rządzie ma nowa lewica, że ma praktycznie taką samą liczbę ministrów, co posłów. Jest to pewien argument, który zostałby osłabiony, gdyby na przykład lewica zyskała znacząco albo zrobiła niezły wynik w wyborach do sejmików. Stąd, tak jak mówi, nie tylko trzecia droga. W ogóle te wybory będą ważne ze względu na zbliżającą się rekonstrukcję. A są też podobno politycy Platformy, którym nie podoba się, że jest trzecia droga i chcieliby ją zamienić na dwie osobne drogi i z jedną z nich wystartować w eurowyborach. I są politycy lewicy, którym wszystko się nie podoba. To tak, to ja też bym zaczął i odniósł się do tej renegocjacji i odpowiedział wprost na to pytanie. Nie wydaje mi się, żeby dobry wynik trzeciej drogi mógł prowadzić do renegocjacji. Wydaje mi się, nadal Donald Tusk trzyma wszystkie karty. Jeżeli dobry wynik trzeciej drogi zostałby potwierdzony w następnych wyborach, czyli europejskich, to wtedy to by otwierało drogę do renegocjacji. Wydaje mi się, że tutaj te wybory są tak specyficzne i tak dziwne, że nawet przy, nie wiem, 20% wyniku trzeciej drogi nie wyobrażam sobie, żeby Kosiniak-Kamysz i Hołownia przyszli do Tuska i powiedzieli, poprosimy więcej ministerstw, więc w to nie wierzę. Natomiast jest tak, i to jest to, co mówili moi przedmówcy, że jest to taki moment, sprawdzam, jest to moment policzenia się i to jest i wewnątrz koalicji, i w samych partiach. I to jest, i trochę mi o to chodziło z tym pytaniem o tych prezydentów pisowskich, to znaczy w tych wyborach, ile się osób będzie patrzyło na to, jakie wyniki zostały zrobione w poszczególnych miejscach, na poszczególnych kandydatach, przy poszczególnych wyścigach i to będzie jakoś tam ważyło i to też będzie ważyło w rządzie i w układankach spółkowych i w, nie wiem, układankach sejmowych, więc na przykład jak rozmawialiśmy z kolegą Maćkiem Czaplukiem, którego gdzieś tam widzę, na temat tego, co będzie na najbliższym posiedzeniu Sejmu, czyli tym, które jest za 6 dni. Moim zdaniem my możemy zobaczyć zupełnie inne posiedzenie Sejmu w zależności od tego, jaki będzie wynik tych wyborów. Znaczy, to jest tak, że trochę życie polityczne zamarło na chwilę, na moment, bo wszyscy siedzą i patrzą i czekają na to, co się wydarzy. I jedno to jest, jakie będą realne wyniki, dwa, co będziemy widzieć w tych bebechach, to znaczy na poszczególnych, jakby w poszczególnych tam wyścigach, nawet nie wiem, niekiedy w dzielnicach, coś tam. Ale czy to będzie też, jak to zostanie opowiedziane, tak? Znaczy, kto zespinuje to, że to był wielki sukces, a kto sobie, komu się uda wmówić na przykład, że to była tragiczna porażka. Więc myślę, że to jest trochę historia o tych renegocjacjach, że nie umowa koalicyjna, ale 1000 małych ustaleń może się zmienić w zależności od tego wyniku. O mediach nie mam nic ciekawego do powiedzenia, marketing polityczny. Nie mam tak, żeby wydarzyło się coś nadzwyczaj nowego, też nie do końca wiem, dlaczego miałoby się wydarzyć coś nowego. Wydaje mi się, ja przynajmniej to widzę i możliwe, że wy też, widzę bardzo dużo śmiesznych haseł i śmiesznych kandydatów i wydaje mi się, że tego jest więcej niż było wcześniej i podejrzewam, że tego będzie coraz więcej. Znaczy, że w internecie będzie coraz bardziej takiej
taniej wiralowości w tej naszej polityce i ogólnie, nie wiem, no powiem to, jak ktoś się nazywa Kupa, to stwierdzi, że to jest świetny pomysł, żeby wystartować z dwójki i wtedy to będzie strasznie śmieszne i że to będzie jakby, no że to jakby, nie wiem, czy to widzicie, ale jest tego... A jest to prawie prawdziwy przykład. A jest to prawie prawdziwy przykład. Czyli nie będziemy promować jego kandydata, no dlatego jedynie. Uciekłem. Więc to jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, i to jest trend, który obserwujemy i który się nasila, i o tym rozmawialiśmy w tym ostatnim podcaście, znaczy mam poczucie, że coraz bardziej jednak te nasze kampanie się robią takie bardzo reelsowe, tiktokowe, cięte, półtora minutowe i że jest coraz mniej jakiejś dłuższej opowieści, ale jest też coś, co próbuje, na przykład, nie wiem, czy widzicie Janka Mencfela, który próbuje opowiadać te swoje, nie wiem, plan dla Pragi, plan dla prawego brzegu Wisły, coś tam w 7 punktach i on jest w stanie na tym TikToku w półtorej minuty opowiedzieć 7 jakiś jakby obrazkiem i słowem, 7 jakichś obietnic i zbudować jakąś opowieść i myślę, że to jest ta umiejętność. Nie wiem, czy Janek to robi dobrze, to niech każdy sobie oceni i zobaczy i stwierdzi. Wiem, że są ludzie, którym się to podoba, są tacy, którym się to mniej podoba, natomiast myślę, że to jest trochę... I to było też wcześniej, to nie jest jakieś bardzo nowe, ale wydaje mi się, że to jest jakiś taki trend, który się nasila, to znaczy umiejętność bardzo takiego skondensowanego, inteligentnego, obrazkowego opowiedzenia jakiejś historii, bo te duże historie się kończą chyba, a z drugiej strony ile można jakichś takich tajnych żartów słuchać. Ale to jest też specyfika wyborów samorządowych, to znaczy po pierwsze mamy bardzo dużo kandydatów, dużo więcej niż w wyborach parlamentarnych, dużo więcej niż w wyborach europarlamentarnych i gigantycznie więcej niż w wyborach prezydenckich, a po drugie mamy młodszych kandydatów, to znaczy wybory samorządowe to są te entry gate wybory, w których po raz pierwszy kandydują 20-latkowie, 19-latkowie, no i oni po prostu rozumieją te media, też niekoniecznie mają jakieś wielkie swoje zaawansowane programy. Jedyny sposób na wybicie się dla nich, no to są właśnie te memy, filmiki, odwróć tabelę, Kurzelewski na czele, te klimaty, nie? Zbierzemy jeszcze ostatnie 3 pytania, a ja powiem coś innego. To znaczy moim zdaniem to, że nie ma jakichś takich nowych trików, marketing polityczny i tak dalej, to jest jedno. Ja mam poczucie, że ja nie słyszałem tak naprawdę nic nowego na tym poziomie miejskim. I miałem takie poczucie, że w poprzednich wyborach samorządowych jednak było coś takiego, że ruchy miejskie generowały jakieś nowe tematy, nowe pomysły. Jakoś tak mam poczucie, że więcej było jednak jakiejś takiej nowości. Mam wrażenie, że w tej warstwie marketingu politycznego to jest jedno, ale też w tej warstwie treściowej, ale może się mylę, może opowiecie mi coś, co ja przegapiłem. Nie mam poczucia, że było coś nowego. Znaczy to jest cały czas to samo. Jakby miasta się zmieniają i to nie jest też jakiś wielki zarzut. Tak? Znaczy są, nie wiem, rowery miejskie, są miejsca parkingowe, jest odejście od samochodu albo budowa mieszkania. Okej. Okay. No może mieszkanie na wynajem. Zgoda. Ale też trochę to było, a brakuje mi jednak jakiejś takiej nowej myśli, czegoś nowego. 3 ostatnie pytania i pijemy. To teraz podam mi 2 pytania z sali i jedno z internetu. Dzień dobry. Jak oceniacie Państwo szanse kandydatów Plemińskiego i Bodnar na wyjście drugich tur w Poznaniu i w Wrocławiu? Raczej oboje, raczej żadne, czy może któreś najbardziej niż drugie? Ja z kolei zapytam o Warszawę. I mam takie pytanie do Was, czy nie sądzicie może, że fakt, że 5,5 roku temu mieliśmy 14 kandydatów na prezydenta Warszawy, a teraz mamy 6, nie wynika z tego, że jakaś część kandydatów może kalkulować, że prawdziwe wybory na prezydenta Warszawy odbędą się na wiosnę 2026 roku? I pytania z internetu też niestety o Warszawie. Załóżmy taki scenariusz. Druga tura, znajduje się w niej Rafał Trzaskowski i Magdalena Biejat. Co to oznacza dla krajowej kariery Rafała Trzaskowskiego w przyszłości, szczególnie wyborów prezydenckich w przyszłym roku? Słuchajcie, to jest ten moment, kiedy wykorzystujemy telefon do przyjaciela i korzystamy z wiedzy Julii Cydejko na temat szczególnie Poznania.
Jeżeli chodzi o Wrocław, to nie wiem, czy, Julia, czy ty jakkolwiek śledziłaś ten Wrocław. Wydaje mi się, że ten Wrocław jest super ciekawy i widziałem gdzieś jakieś badania, ale znowu, to są wszystko, mam wrażenie, bieda, sondaże miejskie. I tam było tak, że Sutryk jakoś tak jest na progu tej pierwszej, drugiej tury i jak ja bym miał swojego czarnego łabędzia zgłaszać, to moim zdaniem, jeżeli w jakimś dużym mieście miałoby dojść do zmiany władzy poza tymi, w których nie kandyduje urzędujący prezydent, to byłby Wrocław i scenariusz, który moim zdaniem by do tego prowadził, jest taki, że wchodzi ktokolwiek z Sutrykiem i wtedy jest zjednoczenie wszystkich sił antysutrykowych plus nagromadzenie afer. Ktokolwiek poza kandydatem PiS-u. Tak, pewnie tak. I teraz gdzieś też widzieliśmy, rozmawialiśmy o tym, jest jakieś badanie, w którym Izabela Bodnar ma 16%, ale ja nie jakby za daleko jesteśmy od Wrocławia, za słabo to znamy, to Joanna Sawicka, której z nami nie ma, patrzyła na Wrocław i może ona by coś mądrzejszego powiedziała, natomiast wydaje mi się, że ten Wrocław jest super ciekawy i jeżeli Izabela Bodnar by kandydowała przeciwko Sutrykowi, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że tu byłby potencjał do niespodzianki. Nie wiem, czy by doszło do zmiany, ale tu byłby potencjał do niespodzianki. Przekazuję mikrofon w ręce Julii i pytanie o Poznań. Tak, dobry wieczór Państwu. Rzeczywiście nie znam się na Wrocławiu, to prawda. Natomiast w kwestii Poznania mogę powiedzieć, że rzeczywiście ta sytuacja tam jest ciekawa i druga tura, owszem, jest możliwa. Ta kampania poznańska, myślę, że może być śmiało policzona jako sukces trzeciej drogi, w ogóle jakieś takie, to znaczy Polski 2050 i w ogóle jakieś takie budowanie przez te partie struktur właśnie w Poznaniu złożonych, jakoś tak sklejonych z niedobitków z różnych partii. To jest na pewno jakaś historia lokalnego sukcesu. Też Poznań jest jakąś taką, jakimś takim po prostu ważnym miastem dla Polski 2050. No i tutaj też dodałabym, że Poznań ma taki precedens, to znaczy wtedy, kiedy Jaśkowiak został prezydentem w Poznaniu, to właśnie było trochę tak, że na początku wydawało się, że zmiany na tym fotelu u prezydenta nie będzie i potem jakoś tak wystąpienie takiego zjawiska jak druga tura było niespodzianką, no i udało się zmienić tego prezydenta. No ale też i wydaje mi się, że teraz te spekulacje się powtarzają trochę dlatego, że Jaśkowiak nie poprowadził jakiejś fantastycznej kampanii, to znaczy trochę mam wrażenie osiadł na laurach. Natomiast mimo wszystko udało mu się chyba uciec od jakiegoś dużego, poważnego skandalu i zachowuje jakiś taki wizerunek raczej progresywnego prezydenta, raczej takiego prezydenta, który jest blisko ludzi, przynajmniej jak na prezydenta miasta. Więc ja bym oczekiwała drugiej tury, którą on wygra. Dobra, słuchajcie, mierzymy się z Warszawą. No, to są bardzo powiązane pytania, więc wydaje mi się, że ja odpowiem na oba i Wojtek odpowie na oba. Jeśli chodzi o prawdziwe wybory na prezydenta Warszawy w 2026 roku, no to my initial thought było takie, że tak, pewnie, w sensie będzie dużo łatwiej, gdy Trzaskowskiego nie będzie, ale z drugiej strony ja trochę nie widzę w Warszawie, kto mógłby zagrozić kandydatowi Koalicji Obywatelskiej spoza tego zespołu, który już dzisiaj startuje. To znaczy, wydaje mi się, że Magdalena Biejat czy Jan Mentzfeld to są tacy oczywiści kandydaci, a trochę nie widzę, kto jeszcze miałby dołączyć do tego wyścigu za półtora roku, czy półtora roku z kawałkiem. Jeśli chodzi o drugą turę, no to jest jedno z najciekawszych pytań tej kampanii. Ja słyszę ostatnio coraz częściej i to się zaczyna też pojawiać w mediach, że Donald Tusk może rozważać start na prezydenta Polski w 2025 roku i z całą pewnością, jeśli Donald Tusk rzeczywiście to rozważa, no to druga tura w Warszawie, no to byłby ten powód,
dla którego Donald Tusk mógłby w sposób wiarygodny opowiedzieć, że odsuwa Rafała Trzaskowskiego od kandydowania. Z kolei Magdalena Biejat, trudno mi sobie wyobrazić, żeby siły sceptyczne wobec Razem czy sceptyczne wobec Magdaleny Biejat mogły powstrzymać Magdalenę Biejat przed kandydowaniem na prezydentkę, jeśli doszłoby do drugiej tury, w której ona zdobyłaby pod 30%. Wydaje mi się, że jak na kandydata lewicy, kandydatkę lewicy, no to po prostu jest już taki próg, że byłby to dla lewicy tak zwany no-brainer, w sensie to musiałoby być Biejat jako kandydatka na prezydentkę. Stąd na pewno na tę drugą turę w Warszawie patrzymy, czekamy, patrzymy, czy będzie. Moim zdaniem nie będzie, to znaczy moim zdaniem to jest jakieś 85% na to, że tej drugiej tury w Warszawie nie będzie, a z tych pozostałych 15% pewnie 10% jest, że w drugiej turze będzie Bocheński, a 5% będzie, że będzie to Biejat. A ja na przykład nie wiem, czy to rok 2018 był ewenementem z 12 kandydatów, czy 2024 z 6. Więc nie uważam, żeby to było coś wyjątkowego. No, brakuje tak naprawdę tutaj kandydata albo kandydatki trzeciej drogi i w zasadzie wszyscy mieliby, no jeszcze jakieś ruchy miejskie mogłyby kogoś wystawić i wtedy byłby taki już komplet z ósemką, powiedzmy, kandydatów, licząc człowieka, którego nazwiska nie jestem w stanie zapamiętać. Starosielec. Starosielec. I który chyba furory w tych wyborach nie zrobi. Więc ja bym się do tej liczby nie przywiązywał i nie sądzę, żeby tutaj ta perspektywa przyszłorocznych czy też wyborów w 2026 roku odgrywała jakąś rolę, jeśli chodzi o liczbę kandydatów w Warszawie. Jeśli chodzi o drugą turę, to zgadzam się, że dużo ciekawych rzeczy by się wydarzyło, gdyby Magdalena Biejat do niej doprowadziła, bo w drugiej turze, taka jest logika i natura drugiej tury, że ona by zgarnęła bardzo dużo głosów pozostałych kandydatów i prawdopodobnie miałaby ten wynik około 40%. I to by otworzyło nie tylko przed nią, ale w ogóle przed partią Razem zupełnie inne perspektywy. I my zahaczyliśmy o ten wątek w naszym ostatnim podcaście, czyli o tym, jak się ułożą relacje między partią Razem a Lewicą w razie całkiem prawdopodobnego niezłego wyniku kandydatów Razem w miastach i całkiem słabego wyniku kandydatów Lewicy na poziomie sejmików. Dobra, to jeszcze ja bardzo szybko o tej Warszawie, znaczy moim zdaniem, jeżeli Donald Tusk będzie chciał wystartować na prezydenta, to wystartuje na prezydenta. Nie będzie niczego ogłaszał. Pierwsza tura, druga tura, czy czwarta tura Rafała Trzaskowskiego tu niewiele zmieni. To, przepraszam, Kasper, ale to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że myślę, że to trochę odpowiada na to pytanie. W sensie jest tak mało kandydatów, bo jest ogólne zmęczenie i jakby nikt się nie rwie. Znaczy naturalnym jest, że w stolicy wystartuje i uważam, że jest jednak bardziej naturalne, że byłoby dużo kandydatów, którzy robią to z różnych względów, tak? Czy dlatego, żeby wypromować swoje nazwisko, czy żeby, nie wiem, wypromować jakąś swoją partię, czy jakąś aktywność, czy, i przecież było to, gdzie jest Paweł Tanajno, ja się pytam, tak? Gdzie jest Paweł Śpiewak? W sensie, nie, Janek Śpiewak, Jezus Maria, wiem, gdzie jest. Przepraszamy. Maria, przepraszam bardzo, wiem, gdzie jest Paweł Śpiewak. Gdzie jest Janek Śpiewak? I tak dalej, i tak dalej. A, uciekajmy z tej sceny czym prędzej. Dobrze, wracając, więc druga tura. Biejat, Trzaskowski, ja mam taką kontrariańską tezę, którą wypowiedziałem ostatnio i też wypowiem ją jeszcze raz, a potem już przestanę ją wypowiadać, ale ja mam tak, że może jest tak, że Rafał Trzaskowski potrzebuje tej drugiej tury, żeby zawalczyć. Znaczy moim zdaniem to, czego brakuje Rafałowi Trzaskowskiemu, mam takie poczucie, że on jest takim starzejącym się bokserem, który szuka jakiegoś mistrza, z którym mógłby zawalczyć i pokazać, że on nadal potrafi się bić, bo on nie ma z kim się tutaj bić i biega trochę w kółko i coraz bardziej się frustruje tym, i że
on się trochę boi i wszyscy się boją wokół niego, że jak on wyjdzie na ten ring i pojawi się poważny przeciwnik, to wtedy on sobie nie poradzi. Więc może jest tak, że ta druga tura tak naprawdę jest jakąś tam potrzebna temu Rafałowi Trzaskowskiemu, bo mam poczucie, że on szuka tego sparingu i nie może go znaleźć, więc może to jest to. Ale zgadzam się z Wojtkiem, że moim zdaniem druga tura, w której byłaby Magdalena Biejat, tak naprawdę by zmieniła bardzo silnie dynamikę mniej w Koalicji Obywatelskiej jako takiej, choć na pewno byłoby to wykorzystywane przez różnych przeciwników Rafała Trzaskowskiego po to, żeby udowadniać, że on nie jest świetnym kandydatem na prezydenta. I tu pojawia się, i gdzieś czytałem, nie wiem, chyba o Dominiki Wielowiejskiej dzisiaj, wydaje mi się, ale nie pamiętam, albo w Rzeczpospolitej, że Radosław Sikorski czeka z utęsknieniem na tą drugą turę, w której Rafał Trzaskowski mierzy się z kim bądź. Natomiast myślę, że ten kopernikański przewrót wystąpił na lewicy, bo rzeczywiście Magda Biejat by stała się potencjalnie naturalną kandydatką, nie tylko na kandydatkę na prezydentkę, ona stałaby się kandydatką na przywódczynię lewicy w Polsce, bo wszystkie świata byłyby na nią skierowane i ona mogłaby opowiedzieć swoją historię, jeżeli poradziłaby sobie w tej kampanii, bo moim zdaniem ta kampania Magdy Biejat nie jest tak dobra, jakby mogła być, bo Magda Biejat dostała naprawdę dar od losu, w sensie ta kampania to jest kampania, w której wydaje mi się, że ona mogła zrobić więcej, a nie wykorzystała, bo bardziej się skupiła, i tu trochę wracam do tej pierwszej myśli, na grze wewnętrznej i na promowaniu Razem i na grze trochę do swojej bazy politycznej, a nie na poszerzaniu tej bazy politycznej mimo wszystko. Więc to jest tak. Teraz przepraszam wszystkie osoby, które obraziłem i za wszystkie moje gafy na tej scenie. Jeszcze chciałem... nie, chyba już zostawię to sobie. Lepiej skończyć w tym momencie. To był ciężki dzień. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy. Zostańcie z nami, napijmy się i porozmawiajmy. Dzięki jeszcze raz, że jesteście i wypełniajcie ankiety.